Artur Musiał jest leśnikiem, ale także malarzem, rzeźbiarzem, rysownikiem, fotografikiem, poetą i nauczycielem. Mówi o sobie człowiek lasu. Niezwykły człowiek, którego wrażliwość znajduje odbicie w sztuce. Jego ulubionymi technikami malowania są olej, akryl, pastel i witraż betonu Tiffany'ego. W Galerii Teatr w Cieradzkim Centrum Kultury można oglądać wystawę około 40 prac tego artysty. Artur Musiał prezentuje na niej bogaty dorobek kilkunastu ostatnich lat swojej twórczości plastycznej. Jest we mnie pewna wrażliwość i może dlatego jestem leśnikiem. Chociaż próbowałem swoich sił do szkół plastycznych, nie miałem szczęścia. Wybrałem zawód leśnika, a jednocześnie mogę w wolnych chwilach malować. I mam wrażenie, że to się wzajemnie jakby uzupełnia, tak? Przyroda czy kontakt z przyrodą daje dodatkową wrażliwość i jakby dla pewnego odpoczynku, oderwania od rzeczywistości, od pracy, która też jest moją pasją, ale no mam to szczęście, że właśnie jakby umiejętność malowania czy przenoszenia tego, co widzę, co odczuwam na płótno, tak? W różnych technikach. Przyroda to najważniejszy temat twórczości Artura Musiała, ale artysta cały czas poszukuje. Te prace powstawały w dość dużym okresie czasowym i poszukiwania w różnych technikach, czy odszukiwanie własnego wnętrza przez realizację, poszukiwanie różnych technik. No jest to widoczne w moich pracach, tak jak pan nadmienił, również w formie witrażu, malowanie farbami witrażowymi, ale czułem jakby niedosyt i również próbowałem wykonywać pracę metodą Tiffany'ego, czyli już taki ze szkła typowo witrażowego. Skąd u Artura Musiała tak wiele form wypowiedzi, bo przecież artysta maluje, fotografuje, pisze, uprawia rysunek satyryczny. Nie wiem, tak jak wcześniej powiedziałem. No bierze się po prostu wewnętrzna potrzeba realizowania, czy to, co gdzieś tam z tyłu głowy siedzi, przenoszenie. Ale nie robię tego na siłę i sprawia mi to przyjemność, tak? Bo jak rozmawiam z wieloma malarzami, to oni mówią, że to jest taka ciągła mordęga i ten pędzel o to płótno, tak? I takie męczenie, tak, że trzeba ten obraz jakoś tak siłowo namalować. Natomiast ja mam z czego żyć, tak, kolokwialnie mówiąc, bo mam pracę i nie muszę tutaj obrazów na zamówienie malować. Zresztą ciężko mi się rozstawać z obrazami, które powstają. Maluję dla przyjemności. Czasami jeden jest na tej wystawie. Kilka obrazów, jakby moment rozpoczęcia malowania, a zakończenia to jest 8 czy 10 lat. Tak czasami bywa. Jak nie czuję obrazu, to odwracam na drugą stronę i wracam, czekam. Nie wiem. Tak, i czekam i nagle lampka się zapala, ten obraz spróbuj dokończyć. Jedna z życiowych dewiz Artura Musiała brzmi: tylko miłość i obcowanie z przyrodą dają nam wrażliwość i zrozumienie innych ludzi. To widać na wystawie, którą można oglądać do 23 kwietnia w Galerii Teatr w Teatrze Miejskim w Sieradzu. Nie chcę też tak napchać.